Info Mazowsze to przegląd wydarzeń z terenu Mazowsza i powiatu płockiego. Prezentujemy aktualności oraz poruszamy istotne dla regionu sprawy. Sześć mandatów dla PiS, dwa dla Koalicji Obywatelskiej i po jednym dla PSL i Lewicy. Tak wyborcy podzielili władzę w okręgu 16. W sumie swój głos oddało ponad 370 tysięcy osób. Z tego ponad 52% głosowało na Prawo i Sprawiedliwość, prawie 17% na Koalicję Obywatelską, 8,76% na Lewicę, 5,24% na Konfederację. Na PSL zagłosowało ponad 15%. Dziękuję za każdy oddany głos, mówi Tomasz Kominek, kandydat PSL. Jeżeli chodzi o ten okręg 16, w którym my kandydowaliśmy, no to rekord zrobiliśmy w skali ogólnokrajowej. To najlepszy dla Polskiego Stronnictwa Ludowego okręg, blisko 15,2% poparcia, 56 tysięcy głosów, więc praktycznie zrównaliśmy się z koleżeństwem z Platformy Obywatelskiej. Dziękuję Państwu za to, bo i ja tę skromną cegiełkę do tego wyniku dorzuciłem. W Sejmie reprezentować nas będą Łukasz Szumowski, Maciej Małecki, Marek Opioła, Anna Cicholska, Jacek Ozdoba, Maciej Wąsik z Prawa i Sprawiedliwości, Marcin Kierwiński i Elżbieta Gapińska z Koalicji Obywatelskiej, Arkadiusz Iwaniak z Lewicy i Piotr Zgorzelski z PSL. Jedną z nowych twarzy tej kadencji z naszego okręgu będzie Arkadiusz Iwaniak z Lewicy, który zdobył ponad 15 tysięcy głosów. Po to się walczy, żeby wygrywać. Nie spodziewałem się. Myślałem, że on będzie zdecydowanie słabszy, ale cieszę się. Do Senatu dostał się Marek Martynowski z PiS. Zdobył ponad 10,5 tysiąca głosów więcej niż Waldemar Pawlak z PSL. Powiem szczerze, że jeżeli chodzi o mój wynik, no spodziewałem się, że rzeczywiście będziemy też szli tak łeb w łeb i tak rzeczywiście było. Także do ostatnich godzin, zanim już te oficjalne wyniki zostały rozgłoszone, to było nerwowo. Frekwencja w Płocku wyniosła ponad 64%, w powiecie płockim prawie 56%. Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku może pochwalić się nowoczesnym, monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznych. To miejsce służące do praktycznych ćwiczeń zawodowych w ramach kształcenia studentów na kierunku pielęgniarstwa. Takie placówki edukacyjne umożliwiają przygotowanie kadr medycznych, w tym na przykład pielęgniarek czy położnych, do w pełni profesjonalnej opieki nad pacjentem. Człowiek jest żywą osobą i w każdej chwili coś się może zmienić. Te nowoczesne fantomy, nowoczesna pracownia pokazuje nam, jak w zależności od sytuacji zmienia się reakcja pacjenta, zmienia się nasza reakcja i nasze działanie. Takie fantomy, które pokazują, zmieniają swój oddech, swoje tętno, rozwartość źrenic, mogą nam dużo pokazać, jak mamy zareagować. Jako pielęgniarki, jako przyszła służba zdrowia musimy być przygotowane na każdą ewentualność, na zagrożenie życia. Centrum ma 5 sal, w tym pracownie umiejętności technicznych i opieki pielęgniarskiej. Sale wyposażone są w trenaż i w symulatory oraz w monitoring audiowizualny, który pozwala na bieżącą kontrolę i sterowanie przebiegiem zajęć, a także na ich rejestrację. Gro wyposażenia jest podobna do tego, co jest w naszym regionie płockim, ale mamy wiele wyposażenia, które jest bardziej nowoczesne, bo z jednej strony mamy uczyć studentów, jak wejść do praktyki, ale z drugiej też chcemy pokazywać, jak zmieniać tę praktykę, żeby poprawiały się warunki pobytu pacjenta w szpitalu, jakość świadczonych procedur pielęgniarskich. Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej powstało w ramach współfinansowanego z funduszy unijnych projektu poprawy jakości kształcenia na prowadzonym tam kierunku pielęgniarstwa. Koszt inwestycji wyniósł ponad 2,5 miliona złotych. Partnerem projektu jest Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku. W Bielsku trwa przebudowa i budowa dróg osiedlowych. To bardzo ważna dla nas inwestycja, mówi wójt gminy. To jest trzecie osiedle, które przyszło mi realizować i ze środków własnych, środków pozyskanych. Dwa osiedla już są wybudowane, czyli mieszkańcy Bielska mają już ulice, mają chodniki, mają pobudowaną deszczówkę. Natomiast to jest największe osiedle, trzecie osiedle. Tu prace podzielono na 3 etapy, bo wartość tego zadania to kilkanaście milionów złotych i jest ona w zdecydowanej części finansowana z budżetu gminy.
kilkanaście milionów, to świadczy o tym, jak ta inwestycja, jak to zadanie i to osiedle będzie drogie. Obecnie trwa realizacja pierwszego etapu. W ramach tego etapu powstanie około 1400 metrów bieżących ulic, chodników, ścieżek rowerowych oraz kanalizacja deszczowa. Prace przy pierwszym etapie to koszt około 6 milionów złotych. Z Urzędu Marszałkowskiego dofinansowanie wyniosło 1 900 000 złotych. Jeżeli chcecie zobaczyć pełne materiały, zapraszamy do odwiedzenia naszego portalu infopłock.tv.pl. Tam znajdziecie o wiele więcej.